Witam ponownie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Witam. Temat baterii BIOS-u nie został wyczerpany, bo właśnie tak się złożyło, że dokonuję na jej wymiany w Dellu Latida D520. Gdzie tu mamy Toshiba? Gdzie tu widzę, ta bateria to też chyba swoje czasy już przeszła. Tak. Będzie trzeba ją wymienić. W tym celu muszę sobie pobrać inny śrubokręt krzyżowy płaski i odciągnąć zawleczkę, bo w delach, o, mamy. Niby jeszcze ma moc, ale co to jest za moc? Dajemy energizera. Ta bateria, kurna, mać posłuży dłużej niż ten szajs. Wiecie, ja nie mówię, że tamta bateria nie była zła, ale wiecie, należy wymieniać baterie co jakiś czas. Pięknie weszło. Z tym, co sprawdzam, miernikiem ma 2,1 V, to jest za mało. Już widać, że ją szlak trafia. Jeszcze ludzie piszą. Wymieniamy bicik. Właśnie. O nie, to też jest płaski. Gdzie ja wsadziłem tego diabloka? O, jest. Dobra. Zmieniamy bycik. Pyk. Dobra. O, dokręcone. Jak już mamy sobie ten, to sobie sprawdzimy, gdzie ja położyłem ręcznik papierowy, do cholery jasnej. Zastopuję na chwilę, bo muszę znowu iść po. No dobra, więc już jestem. Już mam ręcznik papierowy. Przełączę się na. A nie. Chwila, moment. Czekaj, bo ja to bym musiał. Przechwytywanie. No dobra. Zastopuję. No i kontynuując. Już mam ręczniczek papierowy. Teraz będę wyciągał pamięć o RAM z Della. Chcę pamięć przeczyścimy. Jak już od razu mam rozbebeszonego Della. Oczywiście ładunek antystatyczny odprowadziłem już dawno temu, więc nic się tu nie stanie. Okej. Wkładamy pamięć RAM. Dobra, pamięć RAM siedzi. Bateria nowa zamontowana. Bierzemy klapkę. Zresztą przełączę się na inny format. Coś nie pykło. Coś nie pykło. Ojojoj.
No dobra. General jest. O, ruszyło bardzo zajebiście. To mnie właśnie bawi. Pokażę wam. No. Tak wygląda Dell. Jest rozbebeszony. Tutaj właśnie dokonuje wymiany baterii. O, może zostawię w takiej pozycji, to będziecie widzieli. Więc tu mamy baterię CMOS, która została przed chwilą wymieniona. I tu jest właśnie ta pamięć RAM, którą sobie wypiąłem. A teraz wpiąłem. Bateria została wymieniona z czegoś takiego. O, stara Toshiba miała prawo nawalić, więc serwis wykonany 100%. Będę zamykał klapę zabezpieczającą. Tak, jeżeli ktoś się zapyta, tu mam baterię. Proszę bardzo, tu jest bateria od Della. Leży obok. Skręcamy z głową, nie za mocno. Odkładamy narzędzia. Ja sobie tutaj siedzę w swoim biurze, dokonuję napraw. Wpychamy baterię, sprawdzamy jej stan naładowania. 100%. Dobra. A teraz będzie głośno, bo będzie pikał. Tak, widzicie Dell. A może się uda, to wam pokażę. O, powinno być widać. To będzie w tą stronę. Latitude 520. Teraz nie będzie niczego widać. Poczekajcie, przesunę sobie kamerkę, a może się uda. A kurde, mać, wiedziałem, że to jest taki pierdolnik na tym biurku. Dobra, przeciągnę, dobra, może będzie widać. Włączamy. Coś tam kurwa mać widać. Jest Dell, działa, widzicie. Ciąg kurwa, bo mi zaraz kabel upierdolę. F5, tak. Nie. A no tak, F2. Pyk. Bo musimy teraz wejść i ustawić datę i tak dalej, jak zresztą. O. Czekajcie, przekręcę trochę. O, jak zresztą widzicie, data i tak, ten zwany cały pierdolnik. Pozwólcie, że ja sobie kamerkę odstawię z powrotem. Bo po prostu słuchajcie, przyjaciele, to nie ma sensu, żebym ja wam nagrywał. Tak, ale mam pierdolnik, no nie? Rany boskie. Momencie z tyłu. To tak, nie ma sensu, żebym to kurwa, gdzie? Poczekaj, job twój mać, jak to mówią Sowieci. Gdzie ja tu mam kurna mać, tak, info. O Boże. System, tak. Dobra, 100%, super. A teraz to jest bajka. Teraz. To tak. Kurwa, przepraszam za przekleństwo, ale jak ja do jasnej cholery nienawidzę. A to jest miesiąc, dobra. A nie, to jest dzień. Kurna mać, dzisiaj jest który? True Moon Sun Sat, dobra. Miesiąc. Trzeci, dzisiaj mamy kur. Dzisiaj mamy 17. Dobra, zgadza się. 2021. A dobrze. Godzina twoja ostatnia. 19. Kurwa, zapomniałem, że to jest. To będzie. Nie AM, tylko. Kurwa. AM. 19. O Boże, co to jest za złom? Poczekaj, jeżeli to nie chodzi.
Dobra, damy dziewiąta. Niechaj będzie. 36. Ale chwila, 11. Ale nie, a bo to jest kurde. Która jest 19? 7, dobra, 36. Dobra. Dobra. Zgadza się. 37 Friday Deck. Wiecie, pozwólcie, szczerze, pozwólcie, że ja sobie sprawdzę w telefonie, bo już nie pamiętam. Naprawdę, ja nie chcę robić kogoś w jajo czy coś, ale nie za bardzo mi się kurde. Google, jak jest po angielsku grudzień? December. A nie, dobrze ustawiłem, dobra. Wiecie, bo ja to tam czasem zapominam, jak są miesiące po angielsku, więc trochę się lubię poradzić w łyka Google'a. Dobra, więc to mamy ogarnięte. But, tutaj wszystko gra, wideo. No tutaj wideo to. Wiecie, wideo. No dobra, damy tyle. Damy tyle. Dobra. System, personal. Ten komputer, jeżeli się pytacie, nie ma czegoś takiego jak moduł TPM. Niestety. Dobra. Docking na futurę. No dobra, czyli jest wszystko w porządku. Save with exit. Yet God. Zaraz zobaczymy, czy ruszy. Trochę mu to teraz zajmie, a ja wyskoczę kota wyekspediować na dwór, bo mi tu miauczy. Kurde, chodź tu, beko. O, więc już jest, ten kot dostał kosmicznej sraczki. Trzeba go wykurwić na dwór. Więc sobie poszedł się przejść. Dobra, ile to już trwa? O rany boskie, 13 minut. System się ładuje dalej, no bo zrobiliśmy, ustawiliśmy datę, godzinę. Więc teraz cały BIOS się musi zaktualizować, więc to też trochę zajmuje. Proszę bardzo, pokażę wam. Mamy Nadelu Zorina. To jest dowód, że właśnie kurde, jak się za coś wezmę, to robię teraz a porządnie. No i teraz oczywiście hasło musimy wklepać. O, pyk, pyk, pyk. Dobra, więc odpalił nam się komputer, rozładowanie 93%, godzina 26 minut. To jest spowodowane tym, pokażę wam jeszcze raz. Dell chodzi, wszystko działa. Własnego sobie tak przytrzymam, kamerką wam pokażę. Zobaczcie, Dell wszystko zapierdziela. Wszystko ładnie działa. Jak zresztą widać, odwrócę sobie. No. Ustawimy kamerkę, o, normalnie. No więc, dobra. Tu jest wszystko ok. Wszystko się poładowało. Odświeżymy sobie.
spek, oprogramowanie. Dobrze, to jest back. Back. Zaraz zobaczymy, czy mamy update jakiegoś oprogramowania. Toshiba się tam ładuje. Toshiba też miała wymienioną baterię BIOS-u. Dawaj. Oprogramowanie w pełni jest zaktualizowane. Dziękujemy za skorzystanie z systemu Zorin OS. Ale też dziękuję. O. Więc zamykamy sobie Dela. Dziękujemy. No. Dawaj. Dobra, więc Dell jest już zrobiony. To jest taki Dell. Latida D520. Bydle w 2009 roku, jak go kupowałem, wyjebałem na niego 3000 zł. Wtedy w zawodówce to miałem najbardziej kozacki laptop, jaki był, a to jest ogólnie stacja robocza. Jego się tutaj w ten właśnie pin wpinało go się do dockera w serwerze i można było z tego laptopa zarządzać całą serwerownią. Uwierzycie? Mamy tutaj port, dobrze patrzę? VGA i... Boże, i port, kurde... Boże, i port diagnostyczny, tak to nazwa, to się nazywa tam... No. No i mamy też podłączenie linii telefonicznej, Ethernetu, 2 USB z tej strony, 2 USB, czytnik DVD, czytnik kart rozszerzeń, FireWire, linkę, jeżeli ktoś by chciał przypiąć sobie tego Dela do grzejnika w garażu. I mamy, zobaczcie, maluśkie chłodzenie, które oczywiście zapewnia chłodzenie mocarnemu procesorowi dwurdzeniowego. Do tego modelu nie ma już mocniejszego procesora, więc ja mam najbardziej kozacką wersję, 3000 zł, co ja wtedy za niego dałem, to teraz te laptopy wchodzą po 500. 500 zł. No. Jest moje. Więc jest to moje oczko w głowie i nie sprzedam go nikomu. Naprawdę. Dobra. Odkładamy sobie na bok. Pyk, pyk, pyk. A, na bok. Dobra. O, i zmieniamy scenerię. O. Ojejejej. A zmienimy sobie na tą. O. Bardziej fajnie wygląda. No, jeżeli chodzi o baterię właśnie BIOS-u CMOS, to ważne, żeby je wymieniać co właśnie półtora roku do dwóch lat, bo nie liczcie na to, że to jest tak, że trzy lata wam to pociągnie i zajebiście. Wiecie co, żeby naprawdę się nie okazało, ja już się usunę, miłego, żeby się nie okazało naprawdę, że mówię wam, ludzie, że to będzie tragedia. Jak mój kolega właśnie dzisiaj wpadł do mnie, wam o tym nie mówiłem, ale wpadł do mnie, bo komputer u niego w ogóle nie chciał się uruchamiać. Sprawdziliśmy miernikiem, chiński mam miernik taki za, kurwa, za 10 zł z gara jakiegoś chińskiego straganu, nie powiem gdzie, bo nie chcę ludzi obrażać, za głupie 10 zł. I co się stało? No i u niego komputer nie działa, ma prąd, wszystko, ten, a płyta nie chce ruszyć. Okazało się, że bateria BIOS-u wpierdolona w kalendarz. Miłego dnia.